Cześć kochani, halo, halo, witam was na dzisiejszym streamie. Niech no ja się trochę zoomuję, bo wszystko jest jakoś tak. A z ostatniego streama jeszcze porozciągane. Nie mogę się zoomować. Dlaczego nie mogę się zoomować, drogi komputerze? Czego odmawiasz mi mojego prawa do zoomowania? Okej. Okay. No, tak trochę lepiej, przynajmniej mnie trochę lepiej widać. Elo, elo, witam was serdecznie na dzisiejszym streamie. Dziś będziemy grać, raczej ja będę grać, wy będziecie patrzeć, bo taka jest teraz moda, w grę Nier Automata. Czy jestem gotów do grania jedną ręką? Tak, jestem, mam nawet specjalny rekwizyt do ściskania. Będę ściskać. W każdym razie zamykamy Rock Bandy, odpalamy Niera. I ja muszę jeszcze ogarnąć, jak mieć dźwięk z gry, bo właśnie sobie zdałem sprawę z tego, że nie będę miał dźwięku z gry, chyba że puszczę dźwięk z konsoli inaczej tutaj. Przez te Rock Bandy wszystko pozmieniałem. O, coś się butuje. Dobra, teraz może powinno być słychać. Zaraz się przekonamy. Dzięki Highfish za 45, 39 miesięcy i Otamus za 45 miesięcy. Czemu nie na najpotężniejszej konsoli na świecie? Czyli dlaczego nie na Xboxie? Bo mi się zepsuł Xbox. O, ja już słyszę dźwięk. Mam nadzieję, że wy również. W sumie robię testy nowej karty do przechwytywania. Słychać, ale mega cicho. To żaden problem, można to podgłosić. To czy jest za cicho, to wyjdzie w praniu, jak będziemy grać. Nie mam pojęcia, po co idę, bo nigdy w tę grę nie grałem. Tak, to jest ta karta, co przechwytuje również HDR. I przy okazji ją sobie odpalę, żeby mieć trochę gameplayu potem do ponagrywania. Do recenzji. This game does not support autosave. Play the game to find out how to save. Ok. Nowa gra. Tak, bez problemu można przesyłać filmy HDR na YouTube'a. Tylko z ich montażem i edycją jest trudniej. Trzeba mieć monitor HDR, żeby dobrze gamut ustawić. Start with the name Archon? Yes. Beep, boop, beep. Difficulty. The standard most enjoyable difficulty. Probably. You will die in one hit. To chyba tego nie chcę. Battles are tougher and you can't use lock on. No nic, zacznę grać w normalu. Nie, serio, weź sobie hard. Hard jest najbardziej enjoyable. Tak? Naprawdę? Dobrze, to wezmę hard. Niech będzie. Tak nie będziesz lokona używał. Żebym tego nie pożałował, jestem słaby w gierki. No ale zobaczymy. A, w pewnym momencie, być może będę musiał zrobić krótką przerwę, bo robię materiał na temat Tamagotchi i być może będę musiał położyć moje Tamagotchi spać i je nagrać. Okej. Więc być może będę musiał to zrobić. Aha, hard jest bardzo trudny. To super. Chcieliście dźwięk po japońsku? Tekst po japońsku. Idealnie. Dobra. To jak nie, no to jednak normal. Mnie nie okłamujcie, bo w to nigdy nie grałem wcześniej. Jak hard jest naprawdę jakiś wykokszono twardy, to nie róbcie mi takiej krzywdy. Tak, więc dźwięk będzie po japońsku, gra będzie po angielsku. Idealnie. Wszystkie no sonzai wa horobiru you ni design sarete iru. 生と死を繰り返す螺旋に
私たちは囚われ続けている。これは呪いか、それとも罰か。不可解なパズルを渡した神に、いつか私たちは弓を引くのだろうか。こちら司令部、ヨルハ部隊応答してください。こちら 2B、 前期無事に成層圏を突破、自動航行システムに問題なし。 OK。 こちらオペレーター6層、前期反応確認しました。現在対目標50キロ地点を通過。敵防空圏内に突入後、マニュアル攻撃形態に移行し、目標の大型兵器の破壊と情報の収集に当たってください。了解。いやあ、12H ロスト、前期マニュアルモード起動、目視で回避。すでに起動、移動操作可能。長距離レーザー発射点を確認。11D, HO229 のキャンセラー効果なし。Jeszcze raz bić o cudzy statek? Nie. The hype train is long gone. Better luck next time. Słyszycie hype train? Jak tak można? Heavy attack. Free content. Okay. Spodziewałem się innego gatunku gry. Oj, teraz już nie mogę robić heavy ataku tego, ale dupie. Teraz z tym robocikiem. Papaj. Oh, Captain, I don't feel so good. Nie mogę, jestem w robocie. 2B よりオペレーター 6O。陶器以外の機体は全てロストした。作戦の遂行に支障が予想される。指示を行う。オペレーターより 2B、 現地担当の 9S と合流し、地形情報を入手してください。了解。ブブブブブブブ。Level up. Ja też mi czekam na pośladki. Mój robot nie ma pośladków. Possibly a nerd. Wielkie dzięki za przedłużenie subskrypcji. Dobry jestem w tym.
Oh yeah, zone of the end of street, baby! Jestem waifu. Okej, okay, pierwsze ujęcie waifu, już widać majtki. Idealna gra. Aż sprawdzę, co się nagrywa, żeby tego nie przegapić. Pipu, pipu, pip. Okej, okay. System walki jest trochę bardziej ociężały niż się spodziewałem. Jest taki dość, kurde, dość wyraźny delay. Pazurem grać, R1, R2 i prawa gałka jednocześnie. The Claw. Manteczki. Ja. Warning, warning. Nie mam pojęcia, co się dzieje. To jest level 3, okej. Okay. Oh. Jak ja mam tu bić, żeby mi nie zrobiło krzywdy? Właśnie sparowałem, co to było? Pod programu downloadu szyją. Użyłem pod program, nie wiem, co to znaczy. Popsute. ちゃんと死んだのを確認しないと危ないですよ。Pan ślepy chłopiec. To be さんですね。僕は 9S です。あなたのサポートをするように指令を受けています。了解。この大きなノコギリが目標の超大型兵器ですか？違う。単なる防衛装置みたい。じゃあ、目標を探す必要がありますね。僕は飛行ユニットがありますから、外から見て回ります。わかった。私は内部を中心に調べてみる。ちゃんとニュースを読めるように、ちょっと難しい。Ta bohaterka to jest faktycznie fetysz film. Okej, okay. Co mam teraz zrobić? Mam iść może w sumie jakieś w ogóle menusy, jakieś cuda.
Map mode, quick save, you can't save now. Quests, items, restorative items, weapons, skills, intel. Dobra. Pamiętam tego fake newsa o nie, że automacie, o gościu, który wymodelował odbyt, którego w grze nie było. A, bo to jest przejście przecież. Prawie każdy chyba usłyszał o nie, że przy premierze tej odsłony, bo prawda jest taka, że poprzedni nier był słaby. Grałem poprzedniego niera z godzinę. Jak był nowy i strasznie się zgodziłem. Powinienem siekać nożem, czy co ja nie robić, żeby było fair. Sorry, ale pierwszy nier był słaby. Słaby, był słabo się sprzedał, był słabo oceniany. Był słaby po prostu. Graficznie był paskudny. To mnie najbardziej mi chyba utkwiło w pamięci, że nier. Jest brzydki straszliwy. Audio nie wyrabia. Okej, kazaliście podgłosić. Mikrofon jest przede wszystkim za cicho. Zaraz to naprawimy. Raz, dwa, trzy. Halo, halo, halo. Czy już jest lepiej? Halo, okej. I tu jeszcze trochę ściszymy. I może teraz. O. I co to będzie? To będzie taki Final Fantasy, tylko gorsze, tak? Final Fantasy 7 Remake. Tylko bez cenzury. Hehehe, ale ich oszukałem. Robisz unik, to potem stać szybko biegę. O ty złodzieju, ty! O! Faktycznie szybko biega. Ciekawe, tam się da gdzieś zejść. Co tam jest? Co tu dla mnie macie, panie Ferdku? O, wy złodzieje, oszuści! Haha! Co teraz, frajerzy? No, muza jest bardzo fajna.
Ile ich tu jest? Dobrze, będę ich tłukł, bo chyba expa dostaję za to też, nie? I tu jeszcze jakiś itemek. Nie, zejdź tam. Nie. Słyszałem dużo złych rzeczy o wersji PC-towej tej gry. Podobno port jest tragiczny, więc... Co ty celujesz, że... Aha, tam są... W niebie są przeciwnicy teraz. Tak spawnują z powietrza. Robocik go brr. Jak mam iść dalej? Okej. Okej, buber. To be or not to be. I co dostałem? Nope. Rusted clam, my favorite. Oh. No, gdzie jesteście? It sure is big. Jedyne, co mi się do tej pory nie podobało w Nierze, z tego co widziałem i nadal nie jestem przekonany, to oprawa graficzna jest... Nie lubię gier, które są takie industrialne w tym sensie, że wszystko wygląda rdzawo, bo po prostu wszystko wygląda, jakby miało tekstury z
z generacji PlayStation 1 i tego nie lubię w grach ogólnie. Rdzawa stylistyka moim zdaniem bardzo brzydko wygląda w grach wideo. Cały budżet poszedł na pośladki na pewno. Gry post-apo, które mogą wyglądać ładnie i bo post-apo wcale nie musi oznaczać od razu, że wszystko wygląda jakby było zardzewiałe. O Falloutie 76 mogę powiedzieć dużo złego, ale kolorystycznie jest bardzo ładny, bardzo mi się podoba, jest taki różowawo nostalgiczny. Daj. O, Połów The Last of Us też jest post-apo, jest ładne. Tak, bo tam akurat The Last of Us bardzo ładnie zielenią grali. Jesienne barwy, o tego mi brakowało, tego określenia, tak. Tak, 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 jesienne barwy. Taki zachód słońca jesienią, no. Okej, kiedy to się zaczyna robić dobre? A Horizon Zero Dawn to jest taki trochę wyjątkowy przypadek. Nie grałem nigdy w DLC do Horizona, musiałem kiedyś zagrać. W ogóle chciałem przejść teraz, bo jedna z propozycji na livestreamy Horizon. Chciałem przejść na live'ach, ale niestety nie zagłosowaliście na to. Tak samo z God of War'em. Chciałem splatynować God of War'a. Jak nawet Grem ma platynę w God of War'ze, to aż wstyd. O-o. Tak przy okazji kupiłem już dwa razy God of War'a. Raz go kupiłem w pudełku. Za grosze jakieś, bo to długo po premierze. Za pierwszym razem grałem na kopii Grema, bo Grem dostał promkę, jak był w Norwegii. Grałem na kopii Grema do recenzji. Hej Grem, dzięki za 32 miechy. Tak średnio dzisiaj ogarniam ten czat, sorry. Tak, grałem na promce Grema z Norwegii, potem drugi... gdzie mam teraz iść? Potem drugi raz kupiłem sobie sam w pudełku i ostatnio było na promce na PSN-ie za chyba niecałe 50 zł. Wtedy kupiłem jeszcze raz cyfrową wersję, bo nie mam w domu pudełkowej, a była mi potrzebna. Do materiału. DLC The Horizon wygląda błędnie, jeszcze lepiej niż podstawka, tak? A czy są majteczki? Tak jak tu. Bo tu są. I kto wygrywa? Najładniejszy śnieg w grach tam chyba jest. Gdzie był taki ładny śnieg, że się wszyscy strasznie ekscytowali śniegiem? Nie widzę, że dużo polegasz na podrze. Na pod to jest ten robocik? Long Range Combat is advised, okej. Okay. O, bez takich miki. O. No polegam na robociku, bo robi brr.
Możliwe, że to był Uncharted 2, bo potem pamiętam, że tę samą technologię wykorzystano w Trójce do piasku bodajże. Też wyglądało bardzo ładnie. Możliwe, że to było faktycznie w Uncharted. Ale w Red Dead Redemption też był bardzo ładny śnieg. Red Dead Redemption było w ogóle dużo ładnej technologii, którą wykorzystano do spanka. Żeby robić ludziom spanko. Zrobiliby już to GTA 6, żeby grę mógł dostać wylewu. Umarli.一通り工場を探索したけど、目標らしき兵器は発見できず。もしかしたら別の場所に移動しちゃったかもしれませんね。ビッグバダブーム。トゥ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 。あれは。ああ、鳥ですか。環境の変化があったのか。ビルドズ。動物や植物は旧世界の時よりも増えているみたいですね。Modern Blast, dzięki za 6 miesięcy. Dziękuję wam wszystkim serdecznie za wsparcie Twitchowe i nie tylko. Jeżeli wspieracie nas na Twitchu i macie suba na Twitchu, zapraszam na Discorda. Na Discordzie czeka na was specjalna ranga i możliwość wykorzystywania naszych ikonek z Twitcha na Discordzie. Bardzo fajna sprawa. Tuk. No dobra, zerknę jeszcze raz. Tylko nikomu nie mówcie. Nie mówcie mojej żonie. Czemu nie mogę jej zerknąć teraz? Co to ma znaczyć? Co to ma oznaczać? Dlaczego ja nie mogę? Co to jest? Co to ma być? Co to ma znaczyć? Co tu się stało z kamerą? No ja przepraszam. Sono hashi no saki ni betsu no shisetsu ga aru hazu desu. Chotto toi desu ga idou shite mimashou ka. Shikashi dziwna ta bajoneta. To prawda, dzięki wieszczu za 49 miesięcy. Czemu filmiki są w 30 fpsach? Warning, warning. Znowu ten gościu. Warning. Będzie. Będzie smażonko. Wow, jest drugi taki, okej. To trochę komplikuje sprawy. Ale. A przy ścianie stać, żeby móc zaglądać od spódniczki, to ma być japońska gra? Na pani miecze.
Tylko tego pana się głupio bije mieczami, bo on oddaje. Zmęczył się. Czemu on się zmęczył, on? No to już on nie chce to. Metal Gear! Pip, pop, pip. Jaki robot z czaszką. To wygląda jak Optimus Prime, dobra. Chociaż nie, bardziej jak Megatron, tak z bliska. Warning! Big-headed robot. To defeat him, shoot at him until he dies. Oh! Okej. Ale tak mi nie rób, kolego. Pudło. O-o. No, pomóż mi nareszcie. Do czego ja cię tu mam? Czy ona właśnie kopnęła robota? Bardzo dobrze. Tak, w siusiaka goszczynej. Tak jest. Odechciało mu się. No i gdzie on poszedł? Co from below? Na PS4. Panie roboty. Cała przyjemność po mojej stronie. Miło, że wpadłeś. O, o. No i Megatron umarł. Albo nie. Odumarł jednak. Jednak zdecydował, że ma baterię. O, o. No i... To jest robot, prawda? To... A jednak umarł.
Jak wygodnie umarł, że mógł na niego wyjść. Black box. Tam jak, dzięki za 2 latka. Wow. Gratulacje i dzięki za 2 lata wsparcia na Twitchu. Zaczyna się robić taka strasznie dziwna skala tego wszystkiego, że tutaj 10 lat na YouTubie robię materiał o Tamagotchi i patrzę, że ostatni o tym temacie był na Arendo.tu 9 lat temu. Znaczy 8, już prawie 9. Pierwszy był 9 lat temu. I tu już 2 lata wsparcia na Twitchu. To jest porąbane. Niedługo nasi widzowie, którzy nas oglądali, jak byli dziećmi, sami będą mieli dzieci i te dzieci będą oglądać Arendo.tu. Ale będą takim dziadkiem. A Grem to będzie jeszcze starszy. To mnie zawsze pociesza. No Mati, czy zaczynałeś gimnazjum, nie? Jak... że jak na Arendo.tu pierwszy raz wszedłeś. Druga gimnazjum. To już byłeś stara dupa. Wow, co mi tu robisz ty? Zacząłem pierwszą pracę, gdy się rejestrowałem, dalej ją mam. No nie wiem, czy powinieneś się cieszyć, czy to zależy od tego, czy lubisz swoją pracę. Cześć, Smita. Pan robot umarł. Nie rozumiem, czemu na przykład roboty muszą latać w robotach, czemu ten statek nie może być mądrym robotem sam. Czemu robot musi latać w robocie? Kończyłem podstawówkę, kiedy poznałem Arendo.tu. Można powiedzieć, że cały mój okres dojrzewania przeleciał za Arendo.tu. Huh. Strasznie dziwne dla mnie wszystko. Jeszcze parę lat. Jokotaro tak chciał. O Jezu. No dobrze. Zaraz wrócimy do wspominek. Muszę go najpierw zbić. Nie mogę podlecieć do niego ani nic? Czemu Archon bije platformę wierniczą? Bo ja jestem pro Foki i oni tam zanieczyszczają Fokom dom. Akurat taka pierwsza fala naszych widzów przyszła na Arendo.tu przy okazji premiery 3DS-a, to tak, to pamiętam. Ostatnio i Wity też. Ostatnio patrzyłem na... tak mi mignęło w rekomendowanych nasz stary livestream z premiery PlayStation Vity na YouTubie i on tam ma już grubo ponad 100 tysięcy wyświetleń tyle lat później. Zastanawiam, kto to oglądał i po co. O-o. Czemu on mi to zrobił? バーニアコントロール。
Oj, to jest straszne, no. To, że masa ludzi nie ogarniała w ogóle, czemu Dorian robi Horde 16 Challenge, to prawda. Hehehe, lej go jego własną łapą, dobrze. Przez chwilę coś gubiło faktycznie, 400 klatek zdropowało randomowo, ale już powinno być wszystko w porządku, mam nadzieję. Dziwna sprawa. No, ludzie nie kojarzą rapgry, ale co się dziwić, ta rapgra ma, nie wiem, z 30 tysięcy wyświetleń, a mamy 300 tysięcy subów, no czas leci. Ale to jest, smutne jest to, że głównie to, że ludzie nie tylko nie rozumieją, ale strasznie hejtują takie rzeczy. Założycieli kanału i tak dalej, była całkiem spora grupa ludzi, bardzo niepochlebne opinie miały na temat tej rapgry. I to jest bardzo smutne. Ale z drugiej strony ci, którzy wiedzą o co chodzi, byli zachwyceni, więc... Tego streama z Dorianem mieliśmy robić już chyba z tydzień temu, ale ostatecznie nie ustaliliśmy godziny z jakiegoś powodu. Myślę, że to jest kwestia bardziej dni niż tygodni Jutanus, kiedy się zgramy wreszcie na ten livestream. Mały podcastowy... Sześcian! To jest... O Boże, jak to się nazywało? Nie kostka Horror Dreamów, to było w Diablo. Kurczę, ta kostka z Hellraisera. Tesseract to też nie. Tesseract to jest hipersześcian. Taki czterowymiarowy. Ty też nie kostka Borgów. Majteczki. Kostka Rubika. To do klaskania. I Kawot by wiedział. Zetknęli się kostkami z jakiegoś powodu. Kostka Lemarchada. Proszę, ktoś zgooglował, już wie. No okej, okay. Game over. Dzięki, to była bardzo interesująca gra. A to jest też żywcem z Odysei Kosmicznej. Saving possible. Okej. Okay. Quick save. Co tak puka w tle? Komornik. はい。ありがとう。最後に私たちのデータを基地にアップロードしてくれて。ごめんなさい。その記憶を僕は持っていません。あの地域は通信帯域が細かったですから、多分あなたのデータをバックアップする時間しか確保できなかったんでしょう。僕の記憶はあなたと合流する直前までしか残っていません。そう。何?人類に栄光あれ。Glory to Dida. No dawaj rączkę. Tak jest. Zasłaniaj, żeby tam nie patrzyli. Czemu roboty ubierają się jak japońskie prostytutki? O co tu chodzi w ogóle w tej grze? This game uses online functionality for its messaging sharing. Okej. Okay. Tak chciał Yoko Taro.
Dla mnie ma sens. Czy są jakieś plany powrotu do biura? Wstępne są takie, że chciałbym niedługo. Ale takich konkretnych jeszcze niestety nie ma. U nas jeszcze nie rozmrażają gospodarki tak jak w Polsce. Poza Anglią. A kogo obchodzi Anglia? Okej. Kosmici zainfekowali Ziemię robotami. Wreszcie rozumiem, o co chodzi. Pośladki. Dobra, no to dla mnie sprawa jest jasna, tak? Ludzie mieszkali na Ziemi, a kosmici zaatakowali Ziemię robotami, więc resztka ludzkości, prawdopodobnie same napalone nerdy, została ewakuowana na Księżyc. Co miały produkować napalone nerdy, jak nie seksowne seksboty cały czas? Zrobiłbym dokładnie to samo. Some kind of input. Okay. What input? Okay. Mhm. Only the right icon is visible. To gdzieś tak mniej więcej tu. Co się stało z konkretnego z Xboxem? Przestał wyświetlać wideo. I już sobie obiecałem, że jeżeli uda mi się kupić tę kolekcjonerską wersję cyberpunkową, to sobie kupię w tym miejscu. Bo nie opłaca się go naprawiać. Przynajmniej nieoficjalnie u Microsoftu. Chciałem nie kupować w ogóle i już poczekać na Series X, ale mam jeszcze przynajmniej dwie gry w tym roku, które chcę ograć na Xboxie. Nie ma jeszcze preorderów na te edycje, przynajmniej nie w Wielkiej Brytanii. Raz the settings, dobrze, dobrze, już. Czy na maksa? Self-destruct permissions are missing. Okej. Czyli nie grywasz w ogóle na PC? Zdarza mi się grać na PC, oczywiście. Tylko nagrywanie gier jest dużo prostsze z konsol w dzisiejszych czasach. I nie wpływa na wydajność gier. Więc po prostu jest dużo wygodniej streamować, moim zdaniem, i nagrywać z konsol. Na przykład w tym momencie mogę streamować z konsoli, nagrywam jednocześnie z konsoli. I tak dalej. I wszystko działa bez obciążania komputera. Dobra. Tak, już. Cześć, ładna pani. Masz jak Marilyn Monroe, taki pieprzyk, mimo że jesteś robotem. Ten design edycji cyberpunkowej mi się średnio podoba, szczerze mówiąc. Wygląda strasznie kiczowato, ale jest limitką i będzie mieć w zestawie kod na cyberpunka z dwie pieczenie na jednym ogniu. Plus to będzie ostatnia kolekcjonerska konsola Xbox One według Microsoftu, więc czemu nie? Czemu nie? Czemu nie?
自分で言うことじゃないか。ナインエス。え、なんでしょう。継承はいらない。え、w Cyberpunka do recenzji najprawdopodobniej będę grał na PC-cie, tak. Chyba, że nie wyciągnę 4K i 60 FPS, to wtedy na Xboxie, bo na Xboxie na pewno będzie w 4K. Przynajmniej tak twierdzi CDP. Mlem, cześć Polar, dzięki za 40 miesięcy. Natywnym. Dobre pytanie. Nie mam pojęcia. Jak kupować rzeczy. Ja nie wiem, co one robią. Czemu mam zero recovery, a miałem tak dużo recovery? Displays the player HP gauge. Displays the sound analysis graph. Displays the XP gauge. O, to bym chciał, ale jest drogie. HUD save points. Fishing spots. Ale śmieszne. XP gauge to jest taki vanity control. Kupię trochę podków. Nie wiem, nie wiem jeszcze, czy mi się przydadzą. Z tego co wiem, to w tej grze nawet trofki można kupować potem etera. Nie wiem, co tu się kupuje i po co, więc tam jest podświetlone. Okej, Buber. Gdzie dostałem maila? Było, że you got mail. Nie wiem, gdzie go sprawdzić. Save pointcie. A faktycznie. Kto mi wysyła maile? Shodan? This message is intended for the verification of your mail account. Okay, Buber. Z tym robotem nie potrzebuję mieć skrzynki mailowej. Co tu jest? Tu jest kłeścik? Jakaś pani. Dzień dobry, pani. Pipo pip. Jestem robotem. O-o! Co się stanie, jak się wysadzę w powietrze? Jak się wysadzić w powietrze? Koła tej pani, bo mnie wkurza. Nie? Okej, a czemu mi tego nie pokazali? Commander still floats about with a stern look on her face. No dzięki za streama. Koniec gry. Tamagotchi poszedł spanko. Jak on robi spanko? No to przeszedłem już całe. Bardzo fajnie.
Pip, pup, pip, pup. データをセーブするにはアクセスポイントに近い場所じゃないとできません。近距離マップで確認してこまめにセーブしましょう。I co, zrobili mnie nowego, jak w Borderlandsach po prostu. Muszę od nowa przeczytać maila. Dobra, i co teraz? Musi być straszna sprawa być... utknąć na stacji kosmicznej pełnej... atrakcyjnych kobiet ubranych jak prostytutki. Ah, 2Bか. Maintenance wa owatta no ka? Hai. Black box no bousou nioru teki senmetsu. Amari mucha o suru na yo. Hai. Maintenance ake de warui ga, ninmu ga aru. Chijou ni iru resistance tachi to gouryu shi, joufou shushu o shite kure. Ore? Resistance to no renraku yaku ni wa 別のユルハブ隊員がアサインされていたんじゃ。専任の担当者とは連絡が取れていない。その原因究明も兼ねて現地調査を頼みたい。了解しました。Rozumiem. Head to the surface from the hangar. Tak jest. Tak jak zamek zakonnic w tym w świętym Gralu, dokładnie. Castle Antrax. Co tu jeszcze? Jeszcze jakaś runa tam jest po prawej. Jakieś waifu. A, tutaj sobie mieszka 9S. Też jest item shop. Aha, bo ja nie kupiłem ostatecznie tych. Czemu mi nie zaliczyło, że je kupiłem? To jest mój chłopak. Czemu te roboty nie mają nigdzie toalet? Jak nie zapisałem? Przecież zapisałem najpierw, a potem poszedłem, zrobiłem quick save stąd. I to się nie zapisało? Przecież wyszedłem z tego save pointa. 7B. Hangar. Idziemy dalej. Pip, pup, pip. Jestem robotem. Don't feel so good. Okej. Okej, chodźmy do naszego Gundama i lećmy stąd. Pa, robo waifu. Jezu, znowu shoot em up. どうしてトゥービーのような戦闘モデルが調査を担当するんでしょうか。一旦どっしょ。一旦どっしょ。命令に文句を言わない。はい。あんたん。トゥービーさん、今回から新装備が搭載されています。使用方法を表示しますので確認してください。了解。 Miau! Missile barrage! Miau! Piu! Wziu!
Goodbye. Tak, to moje pierwsze przejście. A tu nie mogę samo zniszczenia zrobić w robocie. Ale oszukany. Ale graficznie to faktycznie jest... I can't access this right now. Teraz self-destruct, zobaczysz coś. Nie, bo będę musiał wszystko od nowa robić. Albo ładnie, albo 60 fps. No, ale tak, no, Jezu, tu jest już masakrycznie brzydko. Na PC-cie z modami jest lepiej, domyślam się. W każdej grze z modami może być ładniej. Na szczęście grafika jest sprawą drugorzędną, jeśli gra jest fajna. A minimap shows the geography around your current location at the bottom right of the screen. The icon shows your objective, so make sure to follow it if you get lost. Czyli teraz się zrobił taki trochę... Aha, myślałem, że bardziej taki otwarty świat, ale nie widzę, że dalej mam po prostu jak po sznurku na razie iść. No dobrze. Idziemy jak po sznurku. No, troszkę się już odzwyczaiłem od tego, że gry mogą tak wyglądać, bo Doom Eternal miał ostatnio bardzo podobną stylówę i wygląda nieporównywalnie ładniej. Final Fantasy VII Remake miało podobną stylówę i mimo wszystko wyglądało dużo ładniej, mimo tekstur. A tu jest tak... Okej, spadłeś mi z nieba, chłopie. Tu jest tak... No surowo. Na szczęście geometria niektórych elementów zdecydowanie nadrabia. No, ale nie tak surowo, jakby chcieli autorzy, może tak to określę. No to prawda, masz rację, Grym. Tutaj absolutnie nic nie ma, więc nie wiem, po co ja to zwiedzam. Connecting to the network. O, to jest ta sławna scena z The Last of Us 2, tylko... jeden nawet, tylko że konsolę później i dwa razy brzydziej. Ale nie, jak się tak porówna, to faktycznie, to jest gra na PS4, nie? A jak się porówna z tą scenką z The Last of Us na PS3, a to mimo wszystko odstaje graficznie, nawet od zeszłej generacji. Cześć, Rasen, dzięki za 6 miesięcy, bardzo mi miło. Pięknego grunia trzymasz. O, tam jest robocik jakiś, to mogę go wreszcie skopać, tak? Więc wielka drabina idzie na prowadzi z powrotem na samą górę pewnie. Kurczę! Wow! Prawie spadłem. Kurczę! Że też muszę wchodzić teraz po drabinie do góry. Kurczę, jak słabo. No, masakra. Kurde, czekaj, że mnie zaprowadzi. Może lepiej na dół.
Tego też nie mogę otworzyć. What a thrill. Kurde, i znowu trzeba iść po drabinie. Najgorzej. Mogę z tym zaskoczyć? Okej, nie mogę... Nie mogę się odczepić od drabiny, a tam skoczyć? O, mogę. Prawie! Okej. Hog Squeezer. Nie wiem, że tam jest jakiś marker, to podejdę do markera. Mówisz o skali mapy gry, ale popatrz jak tu by wyglądał Horizon ładnie w praktycznie idealnym, identycznym tym otoczeniu, nie? Co tam? To jest mój kuzyn! Maszyna z napojami. Proszę go nie bić. Czy to jest Unreal Engine? Nie wiem. Jest? Ja im Unreal Engine nie kazałem użyć. Map information unlocked. Quick save. Zapisz się w Destruct. Dobrze. Niech będzie. System... Okej, żyję. I jestem teraz bez ubrań. Tak się robi? O, okej. Teraz mam dużo ładniejszy kostium. Ojej. Mam nadzieję, że ta gra nie jest zbanowana na Twitchu. Czemu ja jakieś pieski biję? Nie chciałem cię bić piesku w sumie. Okej. To... Tu są jakieś w ogóle... Aha, bo to zwierzątka są tak oznaczone na mapie. Tam jest jakiś itemek. O, robobobo. Pip, pop, pip, exterminate. Ale można łowić ryby? Zaraz będziemy łowić ryby, kochani. Bo mamy nie stać na ubranka. Będzie zarobić trochę ciupów. Start fishing. Start fishing. Cast. Ja właśnie rzuciłem robota, co ja zrobiłem? Łowię robotem. I siedzę moją zgrabną pupcią na wirtualnym krzesełku. Co to jest za gra? Co tu się w ogóle dzieje? O! Aha, za szybko wyciągnąłem. Mam cię, ty! To jest bardzo malutkie. Fantastyczne. Small fish. Very small. Tu, tu,
Trisid. Tam jest dużo ludzi? Czy to też są roboty? Nie będzie mi przeszkadzało, że jestem półnagi? Mocne PS2. Resistance Camp. Koko ga Resistance Camp ka. Mazu leader ni joufou o kiite mimashou yo. Pip, pip, pip. Jesteś na czerwono zaznaczony. Aha, save point. Quick save. Czy ty właśnie asumowałeś mój gender, Jotamus? Nie wstydź ci? Dobra, zaraz tam pogadam, a masz itemki na ziemi. Nikt tego nawet nie sprawdza. Ale ona ma lordozę straszną. バンカーから話は聞いている。このエリアの調査担当になったらしいな。情報は私よりも他の連中の方が詳しいだろう。私を通さなくていいから、好きに聞いてくれ。Tak. Zagadajmy tu. Welcome, welcome. It's always great to get new customers. You're some kind of supply trader for the resistance? You know it. Every item here is handcrafted from abandoned parts and stuff plundered from enemy corpses. So then, to business. What can I get you? What can you get me? Sasset. Parzo emits a scent animal's wrath. Prevents them from running when approached. Okay. Give to an ammo in order to ride them. Ja bym chciał jechać na piesku. Ja bym potrzebował pewnie sachet i animal bait. Nie będę wydał kasy na razie na głupotki. San Andreas ma bana na Twitchu? Naprawdę? You sell plug-in chips. So doodads that serve as power-ups for your body? Afraid not. Okej. Okay. Będzie mi mógł robić rzeczy. Czy San Andreas... Aha, banana ma tylko wersja z Hot Coffee. Okej. Okay. No to ma sens. Czy nie mogę paradować w... Wow, jaki skok. Czy nie mogę paradować w kostiumie kąpielowym bez problemu. Tu jest shop jakiś... Upgrade pod. Required mushrooms and tree seeds to upgrade my pod. Ok. Tutaj jakieś broniki. Storage. Dobra.
Okej, to mam już dwa sidequesty. Może zanim zacznę robić cokolwiek innego, to zajmę się tymi sidequestami, co? Map mode. Co to jest? Tu jest jeden sidequest, tu jest drugi sidequest. Bieganko. The world is filled with cleverly disguised access points, which can be used for the following. Unlocking map info, unlocking a save area. Which allows you to save your game in the system menu. Dobrze. To już ogarnąłem do tej pory. Our warning mapa jest bezużyteczna. That's fair. Kto tam? こちら2B 異常なし。それは良かったです。今日の地球の天気はいいですか?問題なし。それは作戦に関係する情報?いえいえ、そうではなくて天気がいいと気分がいいのかな?ケイさん、ロボチキ。気分が良くても良くなくても作戦には関係ない。ツービーさんらしいですね。それではまた。シャルムイジョメクモジョウムジェッチ。おお、ヤキ。 Jaki duży, jakie ma oczki. Yoshi. Kore de dougu-yasan ni tanomareta mono wa. Okej. Szybko poszło. I to przy okazji polecę potem drugi item. Chijou no resistance wa 夜羽部隊にとっても大事な同胞。彼らの手助けをするのも私たちの重要な任務。だから文句を言わない。はい。うん。Tędy też, nie? Okej. Jakoś dookoła, tak? Może tędy. O. Aha. Okej. Rozumiem, że tędy też nie mogę przyjść. Faktycznie Game of the Year material. No gdzieś tu musi być jakieś wejście między drzewami. O. Nie mam Pokemona z kart, no tak, wszystko jasne. O jaki... Ten co zabija ludzi. Boże ty mój. Kat. Tego słowa mi brakowało. I to jest słowo, które dokładnie przed sekundą powiedziałem. Egzekutor to jest taki Pokémon. Szkoda, że Neko tego nie ogląda. Neko lubi patrzeć na ładne pośladki. Będę jej musiał potem pokazać. Dobrze, już mam wszystko, tak? To co miałem mieć. Hani? Trudno mi się trochę gra po japońsku, przyznam wam szczerze. Ciężko mi przyzwyczajać się do gry i czytać jednocześnie wszystko, co mówią. Czy jak tam spadnę, to umrę? Only jeden way, żeby sprawdzić! Nie umrę. A, bo to do tego markera szedłem. No
No, może potem zmienię na angielski. O, proszę. Access pointo. Czy da się z tego poziomu zmienić język audio? Nie da się. Start menu. To na następny raz zmienię. Okay. Mam już wszystko, co mi potrzebne było w tych side questach. To mogę wracać do bazy i zrobić, co mi każą. Czy ja biegam w stringach wiązanych pod szyją? To się nazywa kostium kąpielowy. I miło, że zauważyłeś. Dziękuję. Biegasz w body, nie moje body biega. I ma na sobie moje body ubranka. Czy mogę tędy przejść? Mogę. Okej, z tej strony chyba mogę. Co to jest? To jest taki trup. Co się stanie, jak go dotknę? Other players' bodies. Pray, the other player's health will get fully restored. Retrieve three random effects. Follow you around an aid in combat. Ale fajne. Co zrobimy? Nie chcę mi się z tym bawić, więc po prostu się pomodlimy. Następnym razem może... ja mogę zrobić kilka rzeczy. Okej. Okay. Pieniążki, weapon attack, range defense. Okej. Okay. Czemu nie? Może być. Jak za darmo. Żaden dubbing nie jest dobry z zasady. Szkalowanie Wiedźmina 3. To się źle skończy. A faktycznie już zniknęły te buffy. Tak nędznie. Think this should be enough to fix your broken device. Beep boop, I am a robot lady. How do you like that? Looks like I'm back in business. Byłbyś pewnie lepszym kowalem, gdybyś miał nos. Gdyż angielski dubbing był słaby, rzadki przypadek, gdzie polski jest lepszy. Angielski dubbing był pierwszy. I co teraz? Polska wersja jest dubbingiem. W ogóle kwestia tych wersji językowych jest dziwna, bo z kim się nie rozmawia z dev teamu, to każdy twierdzi inaczej, w którym języku powstają te Wiedźminy. Tam jakieś gówno i nawet nie wiem, co ono robi. Super. On tu znowu ma dla mnie jakiegoś questa. No i tak zaraz będę musiał kończyć. To może po prostu zrobię jeszcze jednego tego side questa, żeby nie pchać dalej fabuły. Aha. Reward, tak? Upgrade materials. Czyli nie, dostałem tylko nagrodę. You bet. Upgrade. A white blade used by samurai. Zwiększa mocno atak, combo. Fajne, może być. Czemu nie? Kiedy będzie Nier na streamkach? Jutro. Prawdopodobnie będę teraz plumkał w niego codziennie w miarę możliwości, chyba że mnie praca zajmie.
Jest dużo sprzecznych informacji związanych z tym, jak powstawał Wiedźmin, i nawet jak pytaliśmy deweloperów, to nie do końca są zgodni w tej kwestii z jakiegoś powodu. Na przykład było mówione, że Wiedźmin 1 powstawał najpierw po polsku, potem po angielsku, ale to się nie zgadza na przykład z dokumentami deweloperskimi. Pierwsze demo Wiedźmina na E3 było po angielsku. Wszystko było po angielsku. Więc praktycznie wszystkie wersje Wiedźmina, które mam na swoim dysku, te przedpremierowe, które były na potrzeby na potrzeby tych różnych targów i tak dalej, wszystkie były po angielsku, nic tam nie było po polsku. Więc dokumentacja była po angielsku. Z tym ludzikiem porozmawiamy jutro. I to znaczy, że trzeba będzie dzisiaj skończyć chyba, bo już jest po 22 godzinie. Półtorej godziny zleciało bardzo szybko. Jak jest z tym odbytem? Czy jest wymodelowany, czy nie jest? Sprawdźmy. Okłamałeś mnie, wielki Mati. Koszukuje ta gra. Za szybko, półtorej godziny, taki standardzik na streamie. Dobra, mogę posiedzieć jeszcze 30 minut, co wy na to? 30 minut, żeby były równe 2 godziny. Ja wszystko potrafię, wielki Mati, przepraszam cię bardzo. Zróbmy jeszcze to. Popatrzmy na Strange Resistance Women. Electromagnetic Wave Shielding Device, I wanted to limit unnecessary information from the world. What do you want? Are you worried about something or whatever? This game is too difficult. What should I do if I die? Uh-oh. Okay. Ej, czyli to tak trochę jak w Soulsach. Jeżeli umrę, muszę odzyskać swoje rzeczy. Albo jak w Diablo. O, może to też dobry przykład. I feel motion sick. System related questions, ask maintenance. I'm good. Za jakiej powiem, że gra jest za trudna? Czy ona wie, że to jest gra? You can change the game difficulty. Ona wie, że to jest gra. Okay. Very small. No dobrze. Teraz muszę pogadać znowu z... jak ci było? Ancymon. Okay. I actually have a request for you as well. There have been lots of reports of dangerous machines appearing in the desert recently, Snake. It's very unusual, so it may be indicative of something bigger. Now, I hear you Yorha types are pretty good at examining things. You think you can look into... No, nie mam chyba wyjścia. Jeżeli chcę popchnąć fabułę, to się muszę zgodzić. Czy mam takie pończoszki jeszcze w ogóle? Jeszcze, że robot będzie miał jakąś tam spódniczkę czy coś, żeby wyglądał jak człowiek, to jeszcze zrozumiem. Ale pończochy pod spodem i wysokie buty na obcasach? No, bardzo dziwny program, który każe im się ubierać. O, halo, kto dzwoni? Dzień dobry. W ogóle mnie to wybija ze świata i mi się to nie podoba, nie mogę się utożsamić z bohaterką, ponieważ ona jest robotem i nosi pończochę. Jak ja bym był robotem, to bym nie nosił. Na ubioru Quiet nie kwestionowałem, bo nie grałem jako Quiet, więc się z nią nie utożsamiałem, a ja się jak najbardziej utożsamiam z piersiastym androidem z wielkimi pośladkami. Ale pończochy uważam, że są przesadzone. Jakbym był androidem, to bym tak nie nosił.
Chyba, że dają plus jeden do armora. Czy ja to przeczytałem? Oczywiście, że nie. Jestem zbyt zajęty rozmawianiem z wami, ale... Od czegoś mam was, nie? Teraz mi powiecie. Co mam robić? Ja wiem, że ty nosisz pończochy Dekakura. Spałem z tobą. Pamiętam zdecydowanie za dużo rzeczy. Ale to mnie triggeruje. Jak to mnie triggeruje? Pamiętam wiele rzeczy o tobie, które chciałbym zapomnieć. Hello, Mr. Robot. Can we talk? Guess not. Było napisane, że jak zadzwonisz do pani z bunkru, dostaniesz jej nudeski, czyli... czyli numer kodę kamery muszę dostać. Pewnie jest z tyłu instrukcji. Ale oszukane. A ja mnie ta gra triggeruje pod względem designu, ja pierniczę. Z tyłu pudełka gry, to jest, sprawdzę. Jest Masterpiece 10 na 10 według CG Magazine. Tyle mi obiecywano, ale dostarczono pod względem pośladków, to na pewno. Jeszcze się wciągnę. Dopiero zaczynam. Dobra, teraz jestem tu. O, gołe baby. Znaczy gołe baby. Offer a prayer over the body. Reper, chodź, będziesz moim... moim niewolnikiem. Chodź, idziemy. Dur, ty masz gołe piersi na wierzchu, jesteś obrzydliwy z mordy. Aha, tutaj się nie da. Ale okej, to będzie jeszcze wolniej. Którędy tu? Tych panów ominiemy. Chce mi się z nimi bić. Potknąłem się na piasku. W takich obcasach wcale się nie dziwię. Save point będzie, tak? Ładna jest muzyka. Kojarzy mi się tak trochę z Death Stranding na tym etapie. Quick save. Nie biegaj tak szybko, sobie kobiecina zrobi odparzenia. Na szczęście jest tylko androidem. Co mi sprzedasz? W sumie niczego chyba nie potrzebuję na tym etapie. Move toward an enemy attack with perfect timing to counter. Nie chcę mi się tego wszystkiego teraz uczyć. Increase power of charge attacks. 220%. Dobra, nie będę się na razie nad tym... Znowu to pukanie. Jakie pukanie, Mati? Kogo ty pukasz znowu? Przestań pukać, kogokolwiek pukasz. Puka co jakiś czas, co może pukać? A co ty jesteś? Wyglądasz jak ten... Taki hasiok do palenia.
Już nie, bo umarłeś. Koksownik, o, koksownik. Pokebole pozbieram i jedziemy. Dida puka. To znaczy Didę pukają. Dokąd tu ptanocą jesz? Możesz wiedzieć, jeśli chcesz. Jestem golem. Jak to się lokinuje na przeciwników? Byłoby dużo łatwiej panować wszystkie przedmioty. Przedmioty, przyciski naraz. No R3 właśnie nie działa. L2. L2 się lokinuje. To dziwny przycisk na lokin. Bo tak się niewygodnie obraca kamerę, jednocześnie używając R1 i R2. A tak to bym sobie przypiąć. A tu jesteś. Dzień dobry, ziomeczku. Jackasy. サバクの機械どもを退治してくれるって?じゃあ、封鎖している入り口を開けなきゃね。え。でも、どうしてこんな変な場所にいるんですか?ああ。これ?これはね。巻き込まれたら危ないよね。あんまり無理しないようにね。 Jackasy. Co tam jest? Domo arigato, Mr. Roboto. Zamaskowane mściciele. Jaka pustynia, jak wyczerni. Nowa plansza w Soniku, Desert Zone. Welcome to another empty area. Wcale nie empty, jest piasek. O-o. No dobra, stłukę was. Ale nie mogę tego otwierać, no. Ciekawe, z czego jest zrobiona jej skóra. Czy na przykład może się opalać? Sim.
Czy on poszedł? Uciekł sobie. Pewnie z tej samej skóry, co dzisiejsze sekslalki. No niestety nie mam doświadczenia. Więc nie wiem, z czego są zrobione dzisiejsze sekslalki. Nie wiem też, z czego są zrobione wczorajsze sekslalki. Może kiedyś kupię do recenzji. Kiedyś miała wyjść gra, jakiś hentajec z akcesorium jakimś takim. I chcieliśmy to, kiedy to było, z 6 lat temu, z 8 lat temu? Chcieliśmy dla jaj to zrecenzować na Arendotiu. Kto pamięta, co to było? Było o tym dość głośno, że wychodzi jakaś... jakaś gra... Właśnie... Nie pamiętam nawet, co to było, co to było za akcesorium, które tam razem z tym było. Nie, to było jeszcze, to na pewno nie, to była gra pecetowa, na pewno nie na konsolę. To było długo przed VR. Jest masturbator razem z grą. Nie pamiętam już, co to było. To było tak z 8 lat temu. Na pewno nie 2009, bo to musiało być po tym, jak Arendoty już istniało, czyli po 2010. Ale ich nie wie, nikt się nie przyzna. A nic, nieważne. Nie zrecenzowaliśmy ostatecznie. Nie pamiętam dlaczego. Prawdopodobnie dlatego, że wyszło tylko w Japonii i sprowadzenie tego z Japonii kosztowało zdecydowanie za drogo, żeby nagrać dla żartu recenzję hentajce. Ale recenzja wibrującego urządzenia, chociaż jedna jest na Arendotiu, nadal szukam chętnych do Let's Playa, żebyśmy mogli na streamie kiedyś zagrać wspólnie. Jeżeli są jakieś chętne testerki i akcesorium, zapraszam. Ciężko tak. Materiał jest nadal niekompletny. A Mati ze mną pyknie. To super. Bardzo się cieszę. Ej, dlaczego te roboty są miłe? Miały być kosmiczne roboty, tak? Które zostały zesłane z kosmosu, żeby pozabijać ludzkość czy coś tam. One są bardzo milusie. Mówią, że się boją, pytają o pogodę. You obtained a weapon, Fangs of the Twins. Czy mogę sobie to... opłaca się to zmienić? Co to jest za weapon? All weapons. 310-320. Colossal Axe offered unto the gods. Nie wygląda tak fajnie jak mój mieczyk. Mój mieczyk ma większy zasięg, ale na pewno uderza szybciej. Więc chyba warto zostać przy tym, co mam. Mam dwie bronie. Mogę założyć jako drugą. Jako drugą. Equip. Okej. I jak się zmienia? Jak się zmienia sety? Hop
Aha, bo to jest jako silny atak, a to jest jako zwykły atak, tak? Okej. Okay. Już czają. A body. Chodź, Drew, będziesz sobie z nami biegał. Wow, a mi zrobili. Nani? Te animacje finisherów są dziwne. W większości przypadków wydaje mi się, że nawet nie trafiają w przeciwnika. Dużo trupów. Ja myślę, nie wiedzieć o istnieniu tych finisherów, skoro się pojawiają na ekranie, że są. Kurczę, słabo. Dude, czy ty właśnie urodziłeś robota? Co do cholery? Nie chcę tego. Ja w ogóle coś robię. Czego mam trafić? Robię mu coś, ale niewiele. Trzebałoby mu się wiele i robić. O, tak. Popsuty. Level up. No boi on. Boi ten robocik. Chodź, zabiję cię tylko trochę. Zostaniesz zamordowany. Zjadam sobie robociki, a co? A soko ni nigekonde mas. Nigenakia.
この先に多数の機械生命体反応を確認。でもこのアンドロイドの死体は一体。注意して進もう。Same truposze. Nie chce mi się już ich podnosić. O ty w mordę! Da się go zabić tylko trochę. Okej! Wcale nie creepy. Spoko, powyżynam was jak nazista. O, seksy robią, super. Fantastycznie. Okej, jeżeli plot twist jest taki, że to byli kiedyś ludzie czy coś, to to będzie bardzo słaby plot twist. Kojarzy mi się z Dniem Żywych Trupów. Ale tam to był fajny plot twist. Powiem wam, że był taki plot twist w Dniu Żywych Trupów, że okazało się, że zombie to byli kiedyś ludzie. Nie, tak naprawdę prawdziwy plot twist był taki, że w Dniu Żywych Trupów, że te zombiaki z Nocy Żywych Trupów i Świtu Żywych Trupów zaczęły normalnieć, zaczęły sobie powoli przypominać czynności, które wykonywały za życia. To mnie zawsze bardzo fascynowało. Mieli takiego zombiaka w zamknięciu i dawali mu rzeczy i on tam na przykład próbował się golić i sobie tam skórę sobie zdzierał żyletką. No sobie próbował przypominać. Film ma z 500 lat, więc sorry za spoilery. A to nie jest oś fabularna tego filmu w ogóle. Dobra, może ja się zacznę skupiać, bo ja widzę, że... Okej, tam się dużo działo. O-o. Nie! Czas na nynanko. Proszę schować tego siusiaka. Nie ma siusiaka. Czemu ten Sephiroth nie ma siusiaka? O, leveluje, spoko. No właśnie, Wi-Fi. Mogłem go nie atakować i pewnie by było coś innego, jakbym był tym dobrym, a tak tego siekam, bo jestem tym złym. Jestem nazistą. Urośnie mu siusiak? O, ciekawe, co ewoluuje. Pewnie w Porygona 2. A nowa wersja One Winged Angel brzmi całkiem nieźle. Nie skacz! Całe życie przed tobą. Ups.
O, bo ja mam jeszcze taką jakąś super brońkę, okej. Z tym idiotą, dzięki Pakolepix. Nie jest jakaś taka super mocna zresztą. A jak za darmo? Jak mnie sprał? No ej, nacisnąłem teraz dodża na 100%. Oszuście. Umarł. Oj. Dwa nagie miecze. Ej, biedny Ken. Anime Ken. A, he got better. Jeden na potwory, drugi na androidy. Rozumiem, czemu nie masz siusiaka, bo nie musi mieć. O. Through that hole. Come on, Tubi. Go in the hole. Hej. It's a healthy baby boy. ここまで来たら大丈夫そうですね。一体、あの機械生命体は？これまでに見たことのないタイプでした。後で司令部に報告しましょう。What the？流量の多い箇所の移動は困難。推奨、岩場を移動。Traverse the rocky area instead. Okay. Rocky area.Chyba spadnę. Fine. Zrobię to po waszemu. Tu. O. Żyłem, jaki będzie plot twist. It was Earth all along. Umarł on. Cześć, Atrzym. Na razie jest fajna, fajnie się gra. I są pośladki, więc przyciąga moją uwagę. Chciałbym mieć w życiu taką pupcię jak w grze.
Gdybym miał takie pośladki, to każda robota byłaby moja jak nic. W takich ciuszkach poszedł na rozmowę o pracę. No nie mam już podków, ale tu chyba będzie sklepik, nie? A i tak robiłbym materiały o gierkach. Perhaps. Tu podki są. Ale miałem sobie iść 5 minut temu, więc serio będę musiał iść, bo się robi bardzo późno. Od jazdy na rolkach się robią ładne tyłeczki. To co, ona od 30 lat na rolkach jeździ? A, dostałem Small Recovery 3. Dziękuję. Bój. Kupię ich dużo, bo... O, 99, chyba wystarczy. Ej, jakbym aplikował na nianie na przykład, to z takimi pośladkami każdy ojciec mnie zatrudni. Dobra. Dzięki za tego live'a. Zaczyna się gra rozkręcać. Wygląda bardzo ciekawie pod niektórymi kątami. Mam nadzieję, że potem będzie już tylko lepiej. No i co? I widzimy się jutro o tej samej porze, jeżeli wszystko pójdzie dobrze, czyli o 20:30. Miłego wieczorka, bawcie się dobrze i wpadajcie jutro. Dobrej nocki. Pa, pa. Aha, jeszcze.